Witam wszystkich na moim kanale. Tak jak wiecie, bo pisałem na Instagramie, wykociła się w końcu samica. Mam tutaj skrzynkę. Położymy ją sobie na dół. Tutaj włożymy samicę. No i będziemy sprawdzać gniazdo. Policzymy sobie, ile sztuk jest. Czy są jakieś martwe. No i ogólnie sprawdzenie. Samica jest już w skrzynce. Teraz dokładnie nacieramy rękę sierścią, żeby nie wyczuła innego zapachu. Podwinę sobie rękaw. Sprawdzać będę jedną ręką, więc nacieram jedną, a drugą będę trzymał telefon. Dobra, rękę już natarłem. Teraz nic nie dotykam, żeby zapach nie przyszedł. Przykryłem skrzynkę płytą, żeby nie widziała, co się dzieje i żeby nie uciekła. Tutaj możecie zauważyć, teraz jest brudno, ale ona całą słomę mi przeniosła, więc nic nie poradzę. Najwyżej jej dościela. Tak, są młode, prezentują się. Odkładamy sobie je tutaj i liczymy. 1, 2, 3. Wow. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra. Tutaj posprawdzam ręką, czy żadnego nie ominąłem. Nie. Wszystkie. 10 sztuk. Naprawdę sporo. Wiem, że niektórzy odkładają martwe sztuki, nie znaczy martwe trzeba odłożyć, ale niektórzy odkładają te słabsze. Ja na razie tego nie będę robił, najwyżej je sama odrzuci. W klatce nic nie widzę, żeby odrzuciła. Dobra. Pochowamy je teraz. Jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oczywiście puchem przykrywamy. Nas tutaj nie było. Dobra, ja sobie tutaj poukładam i widzimy się za chwilę. No jak widzieliście, miot jest naprawdę spory. I spodziewałem się, że pierwiastka będzie miała aż 10. Myślałem, że tak z 6 max będzie miała. A tu taka ładna liczba. Nie no, na razie nic nie będę odkładał, bo wiadomo, to jest dopiero... Która jest godzina? 15. 15 godzin od wykotu. Więc może któryś sam odpaść. Będę czekał, zobaczę, co się dzieje. Sprawdzać będę tak co 2-3 dni. Nie no, co 3, bo tak mi doradzali lepsi hodowcy, którzy się bardziej znają. Mówili, że tak będzie powyżej 8, to co 3 dni sprawdzać. Dobra, zabierzemy sobie marchewkę, bo przygotowałem. Damy samicę, nie wiem, gdzieś tutaj, żeby sobie odwróciła uwagę i sobie jadła. I nawet się nie skapnie, że tutaj może byliśmy. Biorę samicę i ją przekładam. Samica je marchewkę sobie. Nie patrzy na razie na młode, to dobry znak. Ja tutaj zamykam, nie przeszkadzam. Ona sobie już tutaj porobi, jak będzie chciała. Minęło może z 5 minut. Samica nadal siedzi tutaj koło jedzenia. Raz tam zajrzała, podeszła, ale uciekła znowu. Mam nadzieję, że się nie dowie, że tam byłem. Ale myślę, że nie, bo jak natarłem rękę, dostała marchewkę, odwróciłem jej uwagę, to nic złego nie będzie. Co do tych dwóch samiczek, ktoś chciał w komentarzu wiedzieć, bo napisał, ile one mają miesięcy i jaka waga. Niedawno skończyły 4 miesiące. Waga to jedna ma 2,6 kg, druga 2,5 kg. Na ten wiek w miarę dobrze. Jeszcze podrosną, oczywiście. Teraz szybko będą rosły. Miniaturkę też zważyliśmy. Halo, miniaturka. 1,57 kg. Fajna waga.
Ona nie jest za duża. Minęło kolejne 5 minut. Sprawdzam, czy wszystko dobrze, czy tam się nie denerwuje. Nie, jest dobrze. Je sobie marchewkę. Więc nawet się nie skapało, że tam byłem. Nie będziemy teraz przeszkadzać kulikom. Jedzenia za chwilę im dam. Siana dostałem wieczorem, jeszcze im dosypałem paszy. Więc na spokojnie. To położymy sobie do góry. Później będziemy musieli to pozmiatać, bo worki miałem położone tutaj. I wiadomo, siano, wszystko. Ale mam tutaj zmiotkę. To się pozmiata. Królików już nie stresujmy. Na spokojnie z nimi. Idziemy teraz sobie do kurnika. Pokażę, co zrobiłem, bo wczoraj dużo zrobiłem, ale niestety nie nagrywałem, bo było bardzo mało czasu. Kurnik z tej strony zrobiony. Tutaj pokażemy. Drzwiczki piękne, ładne. Otwiera się wszystko. Jeszcze do góry będziemy robić jakieś takie zamknięcie, żeby to się trzymało. Od środka też damy zamknięcie wpuszczane w tą łatę. Jakąś blaszkę, żeby na czymś to się trzymało. Kupię takie gotowe jak do klatek. Z tej strony mamy jedną ścianę, druga jeszcze do zrobienia. Po tej stronie ściana gotowa. Po tej stronie ściana gotowa. Tutaj jeszcze drzwi. Z tej strony również gotowa ściana. Wyciąłem te zawiasy. Później to będę obrabiał silikonem czy czymś, żeby tutaj nie wiało. Pierwsza już jest płyta na dachu. Łaty też są, jak można zauważyć. Jeszcze jakoś będę przez środek żebrował, żeby to się nie zamkło. Ale to się trzyma. Stabilne bardzo. Jeszcze raz sobie do niej zerknijmy. Wiecie, może tak patrzę trzeci raz. No ale wiecie, pierwszy wykot, to też się obawiam, żeby nie zmarnowała czy coś. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dzisiejszy film nie był zbyt długi, bo w sumie chciałem tylko powiedzieć o tym i bardzo się cieszę, bo przy pierwiastce 10 sztuk, z tego co wiem, to naprawdę jest sporo. Mam nadzieję, że wychowa. No, tak będzie. Na razie nie odrzucam, tak jak mówiłem. Zobaczymy, co się przy najbliższych dniach będzie dziać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tego samczyka ważyłem. 4,7 kg, z tego co pamiętam. Ta samica ma 4,8 prawie. 4,70 coś. I ta ma 4,60 chyba. Chyba tak. Nie wiem nawet. Musiałbym zobaczyć, ale ona jest na pewno mniejsza, jak mówiłem. Ale najpierw będziemy tą dopuszczać. Tym samczykiem, oczywiście. On się spisał, naprawdę. Gratulacje, samczyk. Tą samicę. Tą samicę. No i na końcu tą. Wiele osób też pyta o samca. Do tych tutaj samiczek. Mówiłem już na ostatnim filmie w sumie. Jak pokazywałem. Znaczy w sumie też mówiłem, że tego samca już nie ma. Będzie samiec. Chyba dorosły, bo nie chce mi się już czekać. Dorosłego kupimy, ale dopiero jak te podrosną. Bez przedłużania. Na dzisiaj myślę, że będzie już koniec. Nie ma co więcej mówić. Film się niedługo pojawi w tym tygodniu. Chyba w czwartek kolejny, ale to już będę mówił o kurniku. Następny film będzie z tych młodych. Drugi chyba sprawdzenie gniazda. I w ogóle powiem, czy któreś odpadło. No i to wszystko. Zostawcie lajka do tego pana. No, bo naprawdę się spisał. Komentarz jakiś miły do niego. I subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście, żeby nie ominąć żadnego filmu. Ja się z wami żegnam. No i cześć.